No i Leszkowi daliśmy dzisiaj już wolne. Teraz będzie sobie mógł iść posłuchać. Ja tutaj przejmuję trochę dowodzenie przez najbliższe kilka rozmów. Jesteśmy z Pawłem. Cześć Pawle. Hej, cześć, witajcie. Jeszcze masz energię. Coś tam jeszcze zostało, jeszcze ze mnie nie wyssali. I tak co? Kompletnie. Oczywiście po maglowaniu przez naszych jury porzucasz plany o biznesie i idziesz na etat. No, to jest chyba najlepsza droga teraz, jaką mogę obrać po tym wszystkim, co usłyszałem. Jednocześnie, kurczę, jestem taką osobą, która im bardziej pod górkę, tym bardziej chce iść do przodu. Taki specjalny system motywowania. Albo tak mi się wydaje, może takie drugie tłumaczenie. Mi się nie uda. Ale to oczywiście żartujemy, tak? Nie tyle nie uda, co tego nie zrobię, no bo to jest duża różnica, którą trzeba wyczuć. Dobra, już oczywiście żartujemy sobie, przyszedłeś się przemaglować, przyszedłeś skonfrontować ten swój pomysł. Tak. Z jakimiś troszeczkę bardziej doświadczonymi ludźmi, tak. Różnymi, mniejszymi, lepszymi. Jak dostałeś to, czego się spodziewałeś? Czy daliśmy ciała? Jest ciągle mało, jestem głodny, cały czas głodny. Nie tyle feedbacku, co rozmów z osobami, które już są tam, gdzie ja chcę być za jakiś czas, na temat tego, co mogę zrobić lepiej, inaczej, co mogę zrobić nowego, tak żeby przyspieszyć ten proces. Bo wszystko zaczyna się i kończy się w głowie. Takie jest moje zdanie. Wiele doświadczonych przedsiębiorców mówi, że no wszystko trzeba sobie zaplanować. Czytając książkę o sportowcach, sportowiec zanim wyjdzie na arenę, on wizualizuje sobie często swój występ. A nie na przykład walczy z tym, żeby nie mieć kaca, bo się zapił dzień wcześniej? To jest inna kategoria sportowców. Tu mówię o takich zawodowcach. To się nazywa reprezentacja, nie? No, na szczęście, mówiąc reprezentacja, pierwsze skojarzenie dla większości to piłka nożna. Preferuję bardziej siatkówkę i aktualne mistrzostwa. Jednocześnie mistrzowie olimpijscy są tak przygotowywani przez swoich trenerów mentalnych, że mają bardzo dobrze wiedzą o tym, co mają zrobić. Krok po kroku, jak przykładowo pływak. On wie, w jaki sposób stanie przed basenem, w jaki sposób wskoczy do wody. On ma to wszystko poukładane w głowie tak, żeby się to działo z automatu, jak już przyjdzie ten moment. Tak, żeby być jak najbardziej wydajnym, jak najszybszym. No, czyli tak trochę tak jak przedsiębiorcy, tak? Że no, nauczyć się tej techniki, bo bycie przedsiębiorcą to jest takie nudne zajęcie. Naprawdę, to jest może wiesz, to jest tak jak początkowo uczysz się czegoś, jakiegoś sportu, czy tak jakiegoś. A potem to tylko ganiasz z tą piłką i to jest takie na dłuższą metę nudne. Nie masz takiego wrażenia? Jak zwykle to zależy. To zależy od tego, na jakim się jest etapie, jaką się ma motywację do działania. Jest wielu przedsiębiorców, którzy już są na takiej drodze, że albo im się już nie chce, bo już długi czas robią to, co robią, osiągają dobre wyniki, mają pieniądze, ale patrząc na nich, widać, że to już jest dla nich takie monotonne, brakuje im wyzwań. Z drugiej strony są przedsiębiorcy i to nie dotyczy tylko przedsiębiorców, każdego z nas, emeryta, pracownika etatowego. 3 dni temu miałem 5-minutową rozmowę z pracownicą. Zadzwoniła do mnie pani z poczty, z którą mam podpisać umowę na wysyłkę moich produktów. To było 5 minut śmiania się. Przez 5 minut ta kobieta doprowadzała mnie do łez, nawet prosząc mnie o to, żebym wysłał jej skan pozwolenia na przysłanie mi oferty, zgodnie z RODO. To było dla mnie... Czekaj, wysyłałeś skan pozwolenia na przysłanie ci oferty? Tak. I ta kobieta mi to tak zakomunikowała, że ja się z tego śmiałem. No to, ale to nie sądzę, żeby RODO aż takie cuda wymagało. No, ja, Poczta Polska jest państwem w państwie. Ja straciłem ładnych kilkadziesiąt tysięcy kiedyś przez Pocztę Polską, która nie potrafiła dotrzymać umowy. I przestali mi świadczyć usługi, mimo że był okres jeszcze, jaki muszą świadczyć usługi. Ale to jest prawdopodobieństwo tego, to już Poczta Polska. No dobra, ale po co chcesz iść do biznesu? Po co chcesz firmę otwierać? Po co? Nie wiesz, że ty też bawisz. Przestajesz spać, trzeba się martwić, potem musisz zatrudniać problemy, zarządzać tymi problemami. No to jest taka kariera, wiesz, dużo możesz osiągnąć, ale to jest jednak ciężka charuwa, a potem powiedzą, że jesteś kapitalistycznym wyzyskiwaczem i cię jeszcze, wiesz, opodatkują i wtedy wyjedziesz z kraju, nie? I to jest jedna z możliwości, która może być. Mogę usłyszeć, słyszę takie albo inne opinie o sobie, o tym,
że komuś coś się udało, komuś udało się zarobić duże pieniądze. Udało się. Udało się, no. Tak, wielu ludziom się udało być w dobrym miejscu w odpowiedniej porze i mieć odpowiedni kapitał relacyjny, tak to się ładnie nazywa. Jednocześnie pytasz dlaczego. Właśnie, co jest w człowieku takiego, wiesz, ja kiedyś zażartowałem w jednej rozmowie, że na początku trzeba było zdobyć Mount Everest. Okej, super, ktoś tam w las. Okay. Potem to było za łatwe. Tak. Pierwsze wejście zimowe. Tak. A potem wejście trudniejszą ścieżką, a potem wejście bez tlenu. Ja zażartowałem, że to niech tam ktoś teraz zrobi pierwsze wejście boso na Mount Everest. I to jest wyzwanie dla wielu. Podobno w 2009 roku ktoś próbował wejść na Mount Everest bez koszulki, z gołym torsem. Niestety musiał przerwać tam 600 metrów przed szczytem, czyli jakieś takie naprawdę nieduże wysokości, bo mu się buty popsuły. Tak. No i to jest jak najbardziej prawdopodobne. Ale po co gonić za tym? Tak sobie, wiesz, utrudniać. Utrudniać po co? Widzisz zawodników, na przykład sportowców, którzy osiągają mistrzostwo w czymś, jak biegacz po 5-10 kilometrach kładzie się na arenie bez sił, totalnie bez sił, ale on płacze ze szczęścia, bo dał sobie taki wycisk i on jest dumny z tego, że osiągnął to. No właśnie, i o to pytam, wiesz, że sport jest niezdrowy. Tak. Sportowcy wyczynowi to są wracy, na starość chodzą koślawi, po operacji, dokładnie, więc po co? Ja przepraszam, może tak głęboko w to wchodzę. Może nie po co, a dlaczego? To jest różnica. Dlaczego tutaj jestem? Jestem tutaj dlatego, żeby zbierać doświadczenie. Dlaczego chcę być w biznesie? Po to, że biznes jest dla mnie możliwością realizowania tego, co przyjdzie mi do głowy. Pracując u kogoś, dla kogoś, realizując czyjeś pomysły, często jestem ograniczony w realizowaniu własnych pomysłów. A to jest dla mnie właśnie kwintesencja tego, że coś robię, coś z czymś wychodzę na rynek, na przykład, jeżeli mówimy o moich produktach, gdzie rozmawiając z kimś o produkcie, okej, każdy produkt ma swoje wady, zalety, jednocześnie wiem, co ten produkt reprezentuje. Bo jest wielu dobrych sprzedawców wszelakich produktów, usług, gdzie są bardzo skuteczni, jednocześnie sami by tego produktu nie kupili. To choćby nawet taki najprostszy przykład, kredyt. Często jest tak, że osoby sprzedają kredyty, nie mając kredytów i będąc wrogami kredytów. Taka osoba zawsze będzie miała gorszą skuteczność. No wiesz, nie to doradcy finansowi, tak? Czy maklerzy, którzy nigdy nie inwestują, nie? To prawda. I to jest właśnie sztuka, żeby móc wyjść na rynek z produktem, zarabiać na produkcie, z którym się człowiek utożsamia. I to często nawet nie musi być tylko stricte mój produkt, który sam opracowałem, sam nie przespałem wiele nocy, sam wiem, co tam w środku siedzi, sam wiem, na czym oszczędziłem, no bo chcąc robić Mercedesa, trzeba mieć cenę Mercedesa, umówmy się, cena gra rolę, jeżeli mówimy o produktach. Jednocześnie no, znam taki złoty kompromis, który mi się wydaje, że jest takim optymalnym punktem pomiędzy ceną a jakością i właśnie dzięki temu, idąc do klienta, jestem przekonany, że to, co mu zostawię, jest ok. Jeżeli na tym jeszcze zarobię, a o to w biznesie chodzi, no to już jest całkiem bomba. Okej. Okay. A nie masz takiego wrażenia, że to jest takie trochę podejście, że okej, robię coś i muszę to robić po swojemu, niekoniecznie chcę realizować czyjeś produkty. Czy nie jest tak, że jak się rozwiniemy jako kraj i tak dalej, to my, żeby podbijać świat, musimy stworzyć firmę, nie wiem, wysłać człowieka na Marsa, załóżmy, tak? Żeby stworzyć taką firmę, to wiesz, to nie może być jeden człowiek, to musi być zespół ludzi, tak. To zespół ludzi inteligentnych. Tak. Czyli gdyby taka firma powstała, to my zatrudniamy tam kilku do zarządu i kilka tysięcy małych przedsiębiorców, bardzo kumatych ludzi musi zniknąć, musi z pokorą przyjąć rolę jakiegoś trybiku. I dopóki inteligentni, aktywni ludzie nie znajdą wartości w byciu trybikiem, dopóki to ich ego będzie na tyle duży, że mały domek własny, ale ciasny, i nie otworzą się na współpracę z innymi, no to tak na dobrą sprawę zawsze będziemy gdzieś tam w tym mikrofiremka i nie stworzymy nic dużego, bo to... Więc ja coraz
częściej widzę wartość w tym, że lepiej być księciem na czyimś folwarku, nie? Niż królem we własnej włosiach. Tak się trochę atakuje, jak na konkursie. Super. Ale tak się zastanawiam, jaka jest naprawdę taka realna wartość w tym, że po co chcemy iść na swoje, skoro już mamy jakiś taki, wiesz, kierunek, cel, zadania, a jednak to, że jesteśmy z sobą, że to my jesteśmy tym dowódcą, tym generałem, to jakoś nas kręci. Mnie też to kręci, nie? Ale co jest w tym człowieku takiego? No to jest pytanie już mocno filozoficzne. Co to może być? Nie wiem, czy to jest wewnętrzna siła, czy chęć, czy ambicja, może chęć udowodnienia sobie, komuś. Może to jest chęć doścignięcia, czy jeżdżenia również po ulicy takim, a nie innym samochodem. Dla wielu motywacją jest to, żeby kupić sobie dom w górach, zamknąć się tam na resztę swojego życia, kiedy już się czegoś dorobi. Każdy z nas ma swoją wewnętrzną motywację. Jeżeli przedsiębiorczość jest tą drogą, okej. Często jest też tak, że są osoby, które mają w sobie coś takiego, że ciągną za sobą innych ludzi. Są to tak zwani liderzy, którzy potrafią... W ogóle ja mam doświadczenie, można powiedzieć, małej korporacji. Jestem wdzięczny za to, że tam byłem, bo tam nauczyłem się pewnych procesów, realizowania pewnych procesów. Jeżeli mieliśmy do wykonania zadanie, my na bazie wcześniejszych, nie takich samych, ale bardzo podobnych zadań, już podchodziliśmy do nowego. I to jest właśnie siła organizacji, że tam jest porządek. Przyjdzie nawet nowa osoba, jeżeli ona będzie odpowiednio zaangażowana, no to podoła. To się dzieje w korporacjach, tam są procedury. Wielu one się nie podobają, ale one po coś są, No po to, żeby ludzie pracowali, no bo oni przeważnie mówią, nie chcą pracować, tak? Nawet nie tyle, że po to, żeby ludzie pracowali, tylko po to, żeby korporacja osiągała jak największe zyski. Żeby ten pracownik był jak najbardziej wydajny, a z drugiej strony, żeby zmaksymalizować ryzyko, zminimalizować, przepraszam, ryzyko popełnienia błędu przez tego człowieka. Stąd kontrolę jakości, stąd parę osób przegląda dany projekt, produkt. No i stąd właśnie tworzymy takie uczelnie, żeby te procedury umieć robić, bo to nie jest takie. No ty miałeś to szczęście, że byłeś w korporacji. Ja nie byłem nigdy w korporacji. Mhm. I nie wiem, czy takie 2-3 lata w jakiejś tam gdzieś dużej firmie, czy by to mi nie pomogło. Nie musiałbym tych błędów wszystkich robić, nie? Firma to ludzie. W tym problem. I w tym problem, nie? Z jednej strony to jest problem, a z drugiej to jest duża szansa, bo można iść do firmy, która ma teoretycznie złą opinię, ale trafić na tak fajny zespół ludzi, że w tym zespole się będzie odnajdywało. Myślę, że każdy z nas powinien, czy realizuje się w taki albo inny sposób. Dla matki będzie to możliwość na przykład prowadzenia bloga i nawiązywania komunikacji z innymi osobami. Dla innej osoby może to być na przykład przejęcie odpowiedzialności za dany segment. W korporacjach, właśnie mam na myśli korporacje, że jeżeli damy komuś wolną rękę na przykład w prowadzeniu jakiejś kampanii marketingowej, to może być dla niego jego wewnętrzne wyzwanie i on wcale nie musi mieć swojej firmy. Wystarczy, że on będzie realizował kampanie marketingowe dla... Wolna ręka, nie, to mi się nie podoba. Dasz pracownikowi wolną rękę, ten sobie, wiesz, pensję podniesie, nie będzie nic zrobił, zero kontroli, to jest, wiesz, zero. Prowokujesz. Nie, no może tak, ale wiesz, no, tyle razy, ile ja się rozczarowałem na ludziach, którzy... To jest tak, przychodzi młody i cwaniakuje, że tak się mu da wolną rękę, to on super, super, a pierwszą rzeczą, jaką proponuje, to zmiana logo i nowa szata graficzna, bo tamta niby jest rad. Więc, nie wiem, no tak grubo. Taki plan na start nam wyszedł, nie? No tak super. Się broniłeś, ja cię atakuję i trochę na tym to polega, chociaż my nadajemy na tych samych falach, tak? Ale gdzieś ta jedna strona ciągle szuka tego guzika. Czemu ten pomysł nie wyjdzie? Bo nie chcieliśmy o pomyśle mówić, no bo to nie będziemy nagrywać, ale gdzie jest ten błąd? Co jest nie tak? Ale obroniłeś się dzielnie, więc... No i super. Browarek dla ciebie, mój drogi. Super. Proszę, tutaj na... Powrót do domu będziesz miał. Szukam, ile ma voltów. I co? Za rok się widzimy. Widzimy się, ale już nie tyle z lepszym pomysłem, co z lepiej przygotowanym i z lepiej oprobionym sobą. Okay. I organizacją, którą tworzę. No to życzę sukcesu i do zobaczonka. My wracamy za sekundkę.